Komentarz do tego meczu to będzie krótki z mojej strony. Bramka, którą żeśmy stracili na 1-1 i ta bierność w tej sytuacji, to jak gdyby oddaje to, co my dzisiaj w meczu z Widzewem żeśmy prezentowali. Ospały, leniwy, pozbawiony agresji futbol. I bardzo bym nie chciał, żeby to dzisiaj 1-1 z Widzewem, a to się pewnie okaże po całej kolejce, żeby to był remis, który pozbawi nas szansy walki o tą pierwszą ósemkę. Bardzo bym nie chciał, bo no przegralibyśmy to zdecydowanie na własne życzenie, bo jeśli chce się o tą ósemkę grać, to nie można prezentować się tak, jak myśmy się dzisiaj prezentowali. Dziękuję. Ja bardzo proszę o pytania pod tym mikrofonem. Znaczy ja chciałem zapytać o te zmiany w przerwie, bo dwie zmiany przy prowadzeniu 1-0 mimo wszystko rzadko się zdarzają. Jakie były motywy tych zmian? No, jeżeli ktoś widział te pierwsze 45 minut, no to wydaje mi się, że to jest proste wytłumaczenie. No, to, żeśmy strzelili bramkę na 1-0, fakt po ładnej akcji, to nie zmienia faktu, że ta pierwsza połowa grana była na chodzonego i ta gra nam się kompletnie nie kleiła i nie można mówić o tym, że to 1-0 po pierwszej połowie to było 1-0 zasłużone, tak? I żeby to 1-0 zamienić na kolejne bramki, no to trzeba było coś w tej grze naszej zmienić i na pewno wydaje mi się ta druga połowa, jeżeli chodzi o grę, stwarzane sytuacje bramkowe, to była ciut lepsza od tej pierwszej, bo przecież chyba każdy widział, że bardzo dobrą sytuację na strzelenie gola miał jeszcze raz Papa, bardzo dobrą sytuację miał Denis Rakels. No ale to nie zmienia faktu, że drugie 45 minut niewiele się różniło od tych pierwszych, ale ja po prostu chciałem coś zmienić w naszej grze, nie patrząc na to, że my prowadzimy, bo myśmy nie zasługiwali na to 1-0, natomiast chciałem, żeby z przebiegu całego meczu zespół zasłużył na to zwycięstwo, ale tak się nie stało. Panie trenerze, po remisach z dwóch dwoma najgorszymi drużynami w lidze niewiele wskazuje, żeby Krakowia weszła do ósemki, ale gdyby weszła, to zmieni pan zdanie, zostanie pan w Krakowie po czerwcu? Ja nie uważam, żebyśmy przegrali z dwoma najgorszymi zespołami, znaczy przegrali, zremisowali z dwoma najgorszymi zespołami w Ekstraklasie. Jeżeli popatrzymy na miejsce w tabeli, to tak. Natomiast no, co wczoraj zrobiło Podbeskidzie w Chorzowie? Wygrało mecz. Nie ma w Ekstraklasie takich zespołów, które dostarczają rywalom punktów. Z każdym o te punkty jest ciężko i ja wiem, że jeśli się popatrzy na ten układ gier i dwa ostatnie mecze Krakowia grała z drużynami, które no, są na dole w tabeli, no to z urzędu powinno się mówić, że w tych meczach powinna zainkasować 6 punktów. No ale to jest sport, o ile w Podbeskidziu żeśmy przespali 10 minut po przerwie, to dzisiaj żeśmy przespali całe 90 minut. Natomiast no, ja jeszcze raz powtarzam, ta kolejka na pewno zadecyduje i dużo pokaże. Ja bardzo bym nie chciał, żeby została stracona szansa walki o tą ósemkę, bo no, byłoby to na nasze własne życzenie. Natomiast ja się już nie chcę wypowiadać, wie pan, w temacie tym, o którym mówiłem już tak bardzo często i wiele. Chciałbym to już zostawić, żeby to już było po prostu historią teraz. Chcę się skupić na tym, co jest jeszcze przed nami, bo jeszcze są dwie kolejki do podziału na grupy i mam taką głęboką nadzieję, głęboko w to wierzę, że jeszcze nic straconego, pomimo tego dzisiaj słabego występu, to wierzę, że jeszcze się ta szansa nie zamknęła. Ale da się pan przekonać i zostać w Krakowiczu, pan podjął decyzję i bez względu na wszystko. Dziękuję, do widzenia, panie profesorze. Kończymy prezentację. No, ja powiedziałem już wyraźnie kilka razy, jaką podjąłem decyzję i no, poważny człowiek nie zmienia decyzji. No, ja to przemyślałem całą sytuację i nie zmieniam decyzji, natomiast też proszę mi wierzyć, no, tego wszystkiego słucha zespół, słucha drużyna. No, to nie działa dobrze na moich piłkarzy. Mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że tego typu informacje nie są dobre. Jeżeli ja już to powiedziałem raz, to nie chciałbym tego jeszcze powtarzać 10 razy. No. Chociaż mówi się w życiu, że nigdy nie mów nigdy, prawda? No, może jeszcze się coś zmieni, no zobaczymy.
chciałem się pana za to zapytać. Pan już powiedział, że drużyna przespała pierwszą połowę całkowicie, no bo rzeczywiście nic nie grała, bramka szczególna. Piękna, ale jedyna akcja. Ale z czego się to wzięło, panie Wojtku? Czy na pewno uczulał pan drużynę, że należy grać powiedzmy od pierwszej minuty zdecydowanie, choć jest to najsłabszy, ostatnia drużyna tabeli, ale drużyna sprawiała wrażenie, jakby wyszła na boisko strasznie rozkojarzona, pewna siebie. A tu rywal zagrał wysoko i nagle cała gra się pogubiła. Skąd się to wzięło? No wie pan, trudno mi na gorąco powiedzieć, skąd się to wzięło, bo nic przed meczem nie wskazywało, że taka postawa będzie na boisku, jaką zaprezentowaliśmy dzisiaj. No. Każdy miał świadomość tego, przede wszystkim o co my gramy. No, nie można patrzeć na to, czy my gramy z ostatnią drużyną w tabeli, czy z pierwszą drużyną w tabeli. Gra się o jakąś stawkę, gra się o jakiś cel i to bez względu na to, z kim by się nie grało, trzeba dążyć do tego, żeby ten cel realizować. Nie możemy sobie brać i robić jakieś hierarchii, jeżeli chodzi o zespoły w ekstraklasie i że jeżeli to jest drużyna, która jest na dole w tabeli, to trzeba wyjść pewnym siebie. Pewnym siebie trzeba być zawsze, ale też zawsze trzeba być w pełni przygotowanym do danego spotkania. No, nie chcę na gorąco tego oceniać, ale myśmy na pewno dzisiaj byli zespołem, tak jak powiedziałem, ospałym, pozbawionym agresji. Nie tak zdeterminowanym, jak zwykle to bywa i nie tak grającym, jak potrafimy grać. I jeszcze raz to powtórzę po raz kolejny dzisiaj, że bardzo bym nie chciał, żeby ten mecz spowodował i ta kolejka sytuację taką, że ta szansa się bardzo, bardzo, ale to bardzo oddali. Czy pan może wydać opinię o Kapustce, jego debiut? No, ja oceniam debiut jego pozytywnie. To trzeba pamiętać, że to jest młody chłopak, 17-letni, więc debiut w takim meczu i to wcale nie w łatwej sytuacji, bo drużynie gra nie szła, a gra się nie kleiła. No, ale Bartek się starał, to na pewno jest zawodnik perspektywiczny i myślę, że Cracovia w dłuższej perspektywie będzie miała dużą pociechę z tego zawodnika, tylko że on też musi okrzepnąć. Na pewno nie był to idealny moment do tego, żeby go dzisiaj wprowadzać, ale no już wielu zawodników dostawało szansę grania w środkowej strefie boiska. Bartek wcale nie odbiega umiejętnościami i poziomem od pozostałych zawodników, którzy tą szansę dostawali. A poza tym on jest, jak na swój wiek, bardzo odporny mentalnie. To jest jego też taka bardzo mocna strona. My często mówimy w szatni, że on gra tak bez układu nerwowego. Dlatego nie bałem się o jego postawę. Miał troszkę strat, no, ale pytanie, kto ich dzisiaj nie miał. Myśmy dzisiaj byli zespołem, który często za darmo oddawał rywalowi piłkę. No, jeżeli się w ten sposób gra, że strata goni stratę, to ciężko o dobry wynik. Mam taką nadzieję, że przynajmniej te pół godziny, może 20 minut Dawid będzie w stanie zagrać, ale nie będziemy niczego robili na siłę, bo no zdrowie zawodnika jest najważniejsze. Dawida trzeba bardzo umiejętnie wprowadzać z powrotem do gry. Trzeba pamiętać o tym, że tych meczy jest jeszcze sporo do rozegrania. No fajnie byłoby, gdyby to były mecze rozgrywane w tej grupie mistrzowskiej, tak? Dlatego Dawida trzeba naprawdę umiejętnie wprowadzić, żeby nam jeszcze tutaj pomógł, bo no, mecz jest jeszcze troszkę do rozegrania w tym sezonie. A Saidi już może zagrać, bo on się tutaj prędzej mógłby Saidi zagrać, bo miał krótszą przecież przerwę. No Saidi najprawdopodobniej też od poniedziałku wróci do treningów, no i też jest taka szansa, że zagra. Znaczy nie cały mecz oczywiście, tylko jakiś tam fragment. Panie trenerze, to jeśli mogę jeszcze zapytać, już abstrahując od decyzji i tutaj deklaracji pana co do dalszej pracy w klubie. Nie wiem, czy pan jest świadom, ale taka powstała na jednym z portali społecznościowych grupa Wojciech Stawowy musi zostać i fajną akcję dzisiaj przygotowali kibice, bo doklejali sobie albo zapuszczali na ten mecz widzewem wąsy. Nie wiem, czy pan słyszał o tym. Byli tacy ludzie, bo z nimi rozmawiali. Tak, słyszałem o tym i bardzo dziękuję kibicom za wsparcie, bo na pewno miło słyszeć o takich akcjach i o takim geście ze strony kibiców. Także bardzo im dziękuję za to. A jak awansujemy do pierwszej ósemki, to ja zgolę wąs. Na tydzień. Panie trenerze, Rakelsa nie było w 18, zastąpił Bernharda. Znaczy, Rakels był w 18, bo grał,
Natomiast Ben Harda nie było w 18. Tak. No, Eddie zadzwonił dzisiaj do mnie rano, że no, ma jakąś tam dolegliwość mięśnia długowego. No i zgłosił, że nie jest w stanie po prostu na pełnych obrotach funkcjonować. Wczoraj po treningu normalnie był w 18 meczowej, na tak mówię, dzisiaj rano zadzwonił i zgłosił mi to, że no, nie da rady. Stąd Dennis Rackers w 18.